No dobra, witajcie. Nawet nie miałem pojęcia, że będę się tak denerwował, ale no, przygotowywałem się do tego odcinka, myślę, że rok. I jest on mi bardzo bliski. Nie mam pojęcia zielonego, w którą stronę się potoczy. I będzie długi, uprzedzam. I zdecydowałem, że będzie długi. Wiem, że wiele osób, wielu z was pewnie nie obejrzy go przez to, że jest długi. I że nie interesuje was nic więcej niż po prostu może ta lista filmów i chcecie je oglądać sami. Ale ja mam taką potrzebę, żeby o nich trochę opowiedzieć też o swoim życiu, bo ta lista to jest lista filmów, które zmieniły moje życie. I słuchajcie, żeby podsumować najważniejsze wątki, to od marca tego roku, 2023, do grudnia, czyli do teraz, publikowałem co miesiąc jedną dziesiątkę swoich filmów. Od miejsca 100 do 90 w marcu, później od 90 do 80 i tak dalej, przez kolejne miesiące. Bardzo chcę mocno podkreślić to, że jest to lista imienia Michała Leszczyka, któremu jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że on tak pobudził moją miłość do kina. On tak na nowo, coś co odłożyłem, co dzisiaj się zresztą bardzo ujawni, zakopałem w swoim życiu, a jego audycje, jego podcasty Spoiler Master powodowały, że ja odżyłem, jeśli chodzi o kino. Poza tym Michał Leszczyk jest twórcą wybitnej listy, jego listy filmów wszechczasów. To jest człowiek, który widział znacznie, znacznie więcej filmów, więcej niż ja. Oglądajcie też jego listę, słuchajcie tych nagrań, oglądajcie te filmy. I to, co ja robiłem, to jest moja inspiracja i też taki hołd dla Michała, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli ten film, tą moją serię ogląda. A wiem, że oglądał, bo poznaliśmy się. Na pewno jakiś fragmencik tam, Michał, oglądałeś. Dziękuję ci jeszcze raz za to, że jesteś. Dziękuję ci za to całe dobro, jakie wlałeś. I powiem tylko tyle, że i do tego wrócę, że film numer jeden tej listy jest bardzo ściśle związany z Michałem Oleszczykiem. Może to powiem, a jak zapomnę, to wybaczcie, to napiszę gdzieś tam w komentarzu. No to tak, jest grudzień, a więc finałowa dziesiątka, ale żeby jeszcze podsumować, to cała lista tych 100 filmów, które zmieniły moje życie, jest w opisie pod filmem, w takim jednym pliku. Możecie sobie porównywać, oglądać. Jest tam też taka rubryka z linkami do legalnych źródeł, gdzie dane filmy można obejrzeć. Niestety nie wszystkie można. Z tej dziesiątki też będą filmy, których są obecnie dostępne, ale bardzo was zachęcam do tego, żeby jednak cierpliwie na te filmy czekać. Śledźcie Filmweb i tam taką zakładkę, gdzie te filmy są online dostępne. To się cały czas aktualizuje, cały czas zmienia. Możecie sobie dać też powiadomienie na Filmwebie, że chcę ten film obejrzeć i będziecie dostawać powiadomienie, jak ten film właśnie albo się pojawi na VOD, albo będzie dostępny gdzieś w kinie. Także możliwości jest bardzo dużo. Ja starałem się jednak wybierać te filmy, które są dla mnie najważniejsze, które w różnych okolicznościach gdzieś tam czasami w telewizji jako dziecko obejrzałem i były dla mnie właśnie ważne. Nie robiłem listy filmów najlepszych, które są dostępne. No i co? Może żeby nie przedłużać, bo zdaję sobie sprawę, że te uwagi wszystkie są dla was, dla niektórych z was nieciekawe, a dla mnie bardzo istotne. Cóż, taki będzie to odcinek emocjonalny, pewnie rozległy, ale taki chcę, żeby był. Tak sobie postanowiłem. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca w tej fascynującej, dla mnie turbo ważnej podróży, bardzo osobistej i prywatnej. A więc cóż, głęboki wdech. I co? Rozpoczynamy finałową dziesiątkę 100 filmów, które zmieniły moje życie. I niech zacznie się to. Miejsce 10. Fanny i Aleksander. Jest początek XX wieku. Środowisko zamożnego mieszczaństwa, miasto na prowincji. Zarysujmy szerokie tło obyczajowe. Są święta Bożego Narodzenia i odbywają się rodzinne uroczystości. I tak właśnie rozpoczyna się ta barwna, wielowątkowa historia wokół przeżyć
10-letniego Aleksandra i jego siostry Fanny. Ta dwójka to dzieci aktora teatralnego, który niespodziewanie w pewnym momencie umiera na początku tego filmu i pozostawia rodzinę w trudnej sytuacji. Matka Fanny i Aleksandra decyduje się ponownie wyjść za mąż, a nowy mąż okazuje się surowym i despotycznym duchownym. Dzieci trafiają pod opiekę ojczyma, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń i właściwie ten cały film się wokół tych wydarzeń kręci. Ta idylla, ta sielankowa atmosfera dotychczasowego domu, pełnego ciepła i serdeczności, zmienia się w surową rezydencję ojca duchownego, który wprowadza autorytarny, niezwykle surowy, oparty na przemocy rygor w rodzinie. To jest autobiografia Bergmana. Bergman nawiązuje tutaj do swoich osobistych przeżyć. Jest to co więcej takie pożegnanie tego wielkiego, wybitnego reżysera. Pożegnanie z pewnym etapem w swoim życiu, dzieciństwem, które było dla niego bardzo ważne i bardzo istotne, bardzo takie pełne trudnych i też pięknych emocji. Widać to w tym filmie, jak te dwie warstwy piękna radości, koloru przenikają się z tymi ciemnymi momentami. Ale jest to też film, który jest pożegnaniem Bergmana z kinem w ogóle. To jest 5-godzinna epopeja, rozliczenie się z przeszłością, z cieniami dzieciństwa, z lękiem, które wpływały na jego dorosłe życie i odbiły się na jego twórczości. To film autorskiej pamięci, retrospekcja, taśma filmowych wspomnień, pełna rozmaitych barwnych postaci. To także obraz wnętrza rodzącego się artysty. Fanny i Aleksander obrazuje małego Bergmana, który możemy go poznać od strony właśnie jego wrażliwości, tego jak on patrzy na rzeczywistość. To jak optyka dziecka, optyka wrażliwego dziecka jest zupełnie inna niż nam dorosłym się to wydaje, niż tak jak my patrzymy na rzeczywistość. Bergman pokazuje, że jego serce jest piękne, czułe, wrażliwe i delikatne, ale jednocześnie przez to bardzo silnie narażone na zranienie. Nie muszę chyba mówić, dlaczego ten film tak wysoko umieszczam. To nie jest film, który w rankingach właśnie, jeśli chodzi o filmy Bergmana, które są tak wysoko umieszczane, Persona, to jest na przykład taki film chyba, który najwyżej, bergmanowski film, który najwyżej jest umieszczany w różnych rankingach. Natomiast ten film umieszczam no właśnie dlatego, że te przeżycia, ten miszmasz kolorowego, pięknego dzieciństwa i przeżywania go w sposób lękowy jest mi bardzo bliski. Ja nie wiem, kim bym się stał i czym bym się zajmował w ogóle, jakbym funkcjonował w ogóle w życiu, gdyby w moim życiu nie ujawniła się miłość. Ta miłość, o której jeszcze dzisiaj będzie bardzo dużo, bo to jest temat przewodni mojego życia, tego życia jasnego, będzie się tutaj bardzo przewijał i ta miłość no, ocaliła mi życie i codziennie mi ocala je. I dostrzegam w filmie Fanny i Aleksander, mimo że obraz jest tragiczny i smutny, przejmujący w dużej mierze, to są tam te iskry tej rodzącej miłości, tej nadziei, te prześwity, które są zapowiedzią czegoś więcej, jakiegoś niewysłowionego dobra. Więc na miejscu 10 film Bergmana, Fanny i Aleksander. A na miejscu 9 Drzewo życia. Film z 2011 roku, wyreżyserowany przez Terrence'a Malika. Słowo wyjątkowe padało na tej liście już tak wiele razy, że zdaję sobie sprawę, że straciło trochę swoją moc. Ale tu też nie można go po prostu nie użyć. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że sposób prowadzenia narracji, używanie głębokiej symboliki chrześcijańskiej i pozachrześcijańskiej w tym filmie oraz eksperymentalne, artystyczne podejście do reżysera jest czymś absolutnie właśnie wyjątkowym, po prostu unikalnym. Osią tego filmu jest dość prosta historia 12-letniego Jacka, dorastającego wraz z dwójką braci pod okiem despotycznego ojca. Jeśli znacie biografię Terrence'a Malika, to znów, tak jak w przypadku filmu Fanny i Aleksander, czytelne są tutaj nawiązania autobiograficzne. No, różnie ten film był interpretowany i wiele o nim się mówiło,
ale ja bym powiedział, jakbym miał mówić jedno zdanie, o czym jest ten film, to to jest film o tym, aby podjąć decyzję. To jest film o wyborze w naszym życiu. To wybór między drogą łaski, a drogą, którą Malik nazywa drogą natury. My byśmy tutaj może bardziej w naszym tutaj świecie, w naszej Polsce i naszej nomenklaturze powiedzieli, że jest to droga egocentryzmu, ta droga natury, takiego puszczenia swoich wodzy, droga namiętności, droga niewspółpracowania właśnie z łaską. I pozwólcie, że zacytuję kilka wersów, które opisują ten wybór w filmie. To bardzo ważne. Musicie wybrać, którą drogę obierzecie. Łaska nie stara się zadowolić siebie. Przyjmuje upokorzenie, zapomnienie i niechęć. Akceptuje zranienia i obelgi. Natura zaś pragnie zadowolić tylko siebie. Chce, by zadowalali ją inni. Lubi narzucać swoją wolę. Robić wszystko po swojemu. Wynajduje powody, by być nieszczęśliwa, podczas gdy wokół promienieje świat. Miłość uśmiecha się do nas przez wszystko, co nas otacza. I o tej optyce jest dla mnie drzewo życia, o tym sposobie patrzenia na rzeczywistość, o tym, co robimy z wolną wolą w swoim życiu, czy dostrzegamy tę miłość, czy dostrzegamy tę łaskę, czy idziemy we współpracę z nią, czy raczej wybieramy swoją drogę, staramy się zadowolić siebie, myślimy w sposób wsobny. Jakby było tego mało, film nasycony jest także innymi wielkimi tematami. Żeby tylko wymienić parę tak od myślników, to jest to na pewno kosmiczna perspektywa życia, bardzo złożony opis naszych rodzinnych relacji, jest to konflikt między przyrodą a człowiekiem, a wreszcie duchowość i transcendentalne doświadczenie. No i znaczenie czasu, przemijania. To jest film, w mojej ocenie, mistyczny, w którym Malik dopuszcza się rozważań na drodze kontemplacji, ascezy, rezygnacji z tego zagonionego świata, którego napędzają silne, acz puste namiętności, którymi nie da się nasycić, świata, dla którego zanurzenie się w ciszy, w życiu, w oddechu ziemi jest czymś odległym, niezrozumiałym, przez to właśnie być może obcym. Malik pokazuje też bardzo mocno, że droga łaski to nie jest droga dla wybranych, lepszych, nie wiem, katolików, bardziej wtajemniczonych. To droga dla jednej grupy osób, dla pokornych. Tyle. Jest to absolutne dzieło, arcydzieło. Z jednej strony pełne delikatności, jasności, szeptów, a jednocześnie zapiera dech w piersiach swoją majestatycznością i niewysłowionym pięknem. No, jestem wielbicielem Terrence'a Malika, czekam na jego najnowszy film, który będzie podobno opowiedzeniem historii Jezusa Chrystusa na nowo. Parę słów właśnie tej wdzięczności należy się w tym miejscu, bo to jest piąty film Terrence'a Malika na mojej liście. I kocham go, jego twórczość całym sercem. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że Terrence istnieje, żyje i wypuszczał te filmy. I może skończę tyle, bo zaczynam się wzruszać. Miejsce ósme. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Jezus z Nazaretu. I co tu powiedzieć o tym filmie? Może przede wszystkim to, że dla mnie to jest opowieść wszechczasów. To, co wydarzyło się w tym czasie, gdy na ziemi był, żył, istniał Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, i to, co zrobił, to jest dla mnie najważniejsza historia w moim życiu. Opowieść Jezusa z Nazaretu zawiera się we wszystkich filmach z tej listy. I najchętniej bym na tym skończył, bo nie sposób mówić o osobistych odczuciach, gdy ktoś pokazuje ci historię o kimś, kogo masz za prawdę, za drogę i za życie, a przede wszystkim o kimś, kto dla ciebie jest Mesjaszem. I do tego to robi w artystycznej, wyjątkowej, znowu pada to słowo, formie. To jest serial właściwie Franka Cefirelliego, składa się z 4 odcinków, ale ja go obejrzałem po raz pierwszy jako film i jako całość go traktuję. To głęboka, pobożna ilustracja Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który przedstawia jego ziemskie życie, ziemskie bytowanie, skupiając się na jego naukach, cudach, śmierci i zmartwychwstaniu. Cefirelli duży nacisk kładzie tu na autentyczność wydarzeń i artystycznie oddaje atmosferę tamtego czasu,
obyczaje ówczesnego Bliskiego Wschodu. Wydarzenia w tym filmie dzieją się w realistycznych lokalizacjach, scenografia wręcz przenosi nas do tamtych czasów. Do tego sugestywna muzyka i do tego niektóre kadry, teraz mi się przypomina ten ze zwiastowania, które są dla mnie gotowym arcydziełem, obrazem, który można było sobie powiesić na ścianę. A ponadto wszystko jest to film z intensywnym, głębokim, no dla mnie fundamentalnym przekazem duchowym i skłania widza do pewnego opowiedzenia się wobec postaci Chrystusa, wobec jego kazań, wobec jego ustanowienia Eucharystii, jego męki, krzyża, jego śmierci i zmartwychwstania. Co to wszystko oznacza w moim życiu? Po co to wszystko? Dlaczego? Jak się ma ta historia i sens mojego życia wobec tej ponadhistorycznej opowieści? Pamiętam doskonale moment, gdy obejrzałem ten serial po raz pierwszy, gdy zakończył się, padły ostatnie słowa z przesłania Jezusa, gdy już zmartwychwstał. Jedyne co pamiętam to, że na napisach końcowych po prostu padłem na kolana, poczułem głębokie wzruszenie i odebrało mi mowę z takiej wdzięczności i chyba z takiego poczucia, że to jest życie i nic ważniejszego niż ta historia nie ma w moim życiu. God so loved the world that he sent his own son, that whosoever believed in him should not perish, but have eternal life. Miejsce siódme. Ofiarowanie. Dzień 50. urodzin Aleksandra. Bohater spędza je z rodziną w domu stojącym nad brzegiem morza. Z synem wsadzają w ziemię suchą gałąź, mającą postać kształtnego drzewa. Wtedy listonosz Otto dostarcza telegram od przyjaciół i zaczyna rozmawiać z Aleksandrem o życiu. Później listonosz wręcza mu inne prezenty. Starą mapę Europy, album ze staroruskimi ikonami i makietę swojego domu. Wówczas telewizja podaje druzgocącą informację o konflikcie zbrojnym oraz o tym, że możliwe jest koniec świata, możliwe jest to, że zostanie użyta bomba atomowa. Aleksander modli się do Boga, prosi o odwrócenie tej katastrofy, o ratunek dla swojego kraju, o ratunek dla swojej rodziny. Obiecuje, że jeżeli jego prośba zostanie spełniona, wszystko ofiaruje Bogu. Cały swój dobytek, dom, wszystkie dobra doczesne i że stanie się niemy. Po czasie okazuje się, że zagrożenie minęło i Aleksander podejmuje decyzję w obliczu tej złożonej przez siebie obietnicy. Jaką decyzję i co ona ze sobą niesie, to oczywiście nie zdradzę, nie chcę wam psuć odbioru z tego filmu. Ofiarowanie to chyba najbardziej poruszająca ilustracja obrazu duszy współczesnego człowieka. To opowieść o szansie, okazji, z której możemy skorzystać każdego dnia, niemal każdej chwili. To szansa na odnowę, szansa na przemianę, szansa na zmianę perspektywy z myślenia właśnie wsobnego na myślenie o sobie jako o darze, który został nam dany i który to dar chce oddać drugiemu. Żyć nie już dla siebie, przemieniać się wewnętrznie i żyć tym samym dla innych. To film, który nieustannie pobudza mnie do takiego oto myślenia, że jeżeli wydaje mi się, że mój świat się sypie, bo wokół umierają, obumierają wartości duchowe, to tym bardziej kluczowa staje się odpowiedzialność człowieka, którą można realizować w codziennym pozbywaniu się egoizmu, gotowości do poświęcenia, ofiarności, dobrowolnej i radosnej służbie bliźniemu oraz przyjęcia tych najmniejszych, tych najbiedniejszych w imię tej wielkiej miłości. Na mojej liście są trzy filmy Tarkowskiego i uważam, że to za skandal, bo tak naprawdę każdy z tych filmów mógłby spokojnie na tej liście się znaleźć. Także Andrzej, dzięki ci za twoją twórczość. Zająłeś wielkie, ważne miejsce w moim sercu. Ofiarowanie na miejscu siódmym. A na miejscu szóstym. Boyhood. Film Richarda Linklatera, o którym najczęściej mówi się na początku. To jest film, który był kręcony przez 12 lat, korzystał z tego samego zespołu aktorskiego, by uchwycić naturalny proces dorastania głównego bohatera, Masona Evansa. I to jest absolutnie cudowne. I to wyszło. I to jest sztuka. I to jest piękne.
Można byłoby powiedzieć, że to jest kino obyczajowe, takie trochę obyczajowe reality show, jakby ktoś włożył kamerę w środek naszego życia i sfilmował te najbardziej osobiste wspomnienia z dzieciństwa, ten czas dojrzewania, te nasze różne problemy, zmagania, radości i po prostu to opublikował w kinie i puszczał to ludziom. I można powiedzieć, no nic w tym filmie nie ma, od co, po prostu życie. No ale właśnie, wszystko jest kwestią widzenia, tego spojrzenia na rzeczywistość. Można powiedzieć rzeczywiście, co tutaj się nic nie dzieje. A można też, i to jest uczucie, które mi towarzyszyło 7 razy już chyba, jak ten film obejrzałem, za każdym razem, że Boże, tu się dzieje wszystko. To jest po prostu życie. To w ogóle nie ma nic więcej na świecie. To jeden z najważniejszych filmów mojego życia. Co widzę oglądając Boyhood? Widzę małego Tomka, który nazywany był w dzieciństwie przez wszystkich Tomaszkiem, przed którym otwierała się cała wielobarwność tego świata. Ból i radość, smutek i beztroska, melancholia i zabawa. Widzę wszystkie małe chwile, wszystkie małe i wielkie decyzje, które kształtowały moją tożsamość. Widzę zapisane subtelne zmiany w moim ciele, w moim wyglądzie, moje pierwsze pieprzyki, moje znikające znamiona, moje rany, uśmiechy, moje postawy, zmieniające się wartości. To wszystko, co konstytuowało mój rozwój, moje dorastanie. Widzę też te wszystkie złożone konstelacje rodzinne, konflikty, zgody, piękne wakacje, chwile samotności i to, jak to wszystko na mnie wpływało, jak z moim życiem rezonowało. Widzę balonowe gumy do życia, widzę paczki z Ameryki, płatki śniadaniowe z kolorowym ptakiem na tekturowym opakowaniu. Widzę wreszcie swoją młodość, czas, gdy wszystko czuło się bardziej całym sobą. Widzę poszukiwanie swojej tożsamości, ciągłe szarpanie, niepewność, lęk. Widzę moje chwile rozpaczy, gdy chciałem z wszystkim skończyć i chwile zakochania, tak intensywne, tak mocne, że aż zabijające od środka. Widzę to całe piękno zwykłych, cudownych, codziennych momentów. A wreszcie widzę ostatnią scenę i absolutnie rozsadza mnie za każdym razem, jak widzę ten film. Widzę dorosłego Masona, który poznaje nową dziewczynę. Patrzą gdzieś w dal, w przyszłość. I widzę siebie. Obok mnie widzę Olę, moją żonę, gdzie na twarzach bohaterów maluje się coś, co dla mnie jest absolutnie nie do nazwania, bo tam jest i niedowierzanie, że czyżby to ta, naprawdę to jest ona, to ta, na którą czekałem całe życie, ale jest też lęk, a co jeśli znowu się nie uda? Jest też blokada, czy będę umiał otworzyć się wystarczająco? Będę w stanie pokazać swoje rany. Ale jest też radość. Boże, doczekałem się. Nigdy nie sądziłem, że to do tego dojdzie, że ta chwila nastąpi. Więc to się dzieje teraz. No i jest wreszcie, a może przede wszystkim, ogromna wdzięczność do świata, do Boga. Ta cudowna jasność i pewność, że mimo trudów, cierpień i tego wszystkiego, czego chcemy naturalnie unikać, spotyka mnie nieskończone dobro i miłość, które zawsze już przy nas będzie i dzięki któremu z Tobą, Oleńko, zdobędziemy świat. Miejsce 5. Don't take it badly, will you? If I speak to you very frankly, I can't help seeing that just for the moment you're in some difficulty, in need of money. Legenda o świętym pijaku. Andreas Kartak, śląski górnik, przyjeżdża za chlebem do Francji. W wyniku różnych trudnych okoliczności zaczyna wieść życie kloszarda, błąka się po ulicach i szybko wpada w szpony nałogu alkoholowego. Pewnego dnia, a była to wiosna, i to nie jest przypadek, że to była wiosna, pewien tajemniczy mężczyzna wręcza Andreasowi 200 franków,
Andreas przez wrocone poczucie godności nie zgadza się początkowo na przyjęcie pieniędzy. Mężczyzna jednak nalega, jego motywacja jest taka oto, że chce być zbawiony i autentycznie dostrzega w Andreasie brata, kogoś, komu chce służyć. Andreas przyjmuje w końcu tę kwotę, ale pod jednym warunkiem, jeżeli będzie to traktowane jako zwrotna pożyczka. Co najważniejsze dla całej historii, Andreas zobowiązuje się, że odda te 200 franków świętej Teresie z Lizie, właściwie pod jej figurą w jednym z kościołów. Andreas w ten sposób chce spłacić swój dług, który zaciągnął u świętej. Jaki? Odkryjcie to sami. Cała opowieść tego filmu toczy się wokół chęci właśnie spłaty tego długu. Andreas na skutek rozmaitych okoliczności, przypadkowych spotkań czy własnych słabości będzie przepuszczał kolejne okazje na spłatę długu. To staje się wręcz irytujące dla widza. Jak po raz kolejny, Andreas, możesz marnować takie szanse? Już dostałeś te pieniądze, znowu straciłeś, znowu odzyskałeś, odzyskałeś krocie, nawet to krocie zmarnowałeś. I ta irytacja rośnie, 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 aż do momentu, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, co jest najważniejsze w tym filmie. Coś, co zmieniło moje życie. Że życie Andreasa to życie człowieka. Moje, twoje, każdego z nas. Okej, może nie jesteśmy pijakami. Może nikogo nie zabiliśmy. Może nie jesteśmy tacy albo tacy. Ale jesteśmy tacy sami. Identyczni. Niczym się nie różnimy. Choć długo, mówię tu o sobie, przez większość życia nawet, wzbraniałem się na to, gdy ktoś mi mówił, że jestem jak tamten, czy jak ten grzesznik. Pijak, kloszard. I wstaw tutaj dowolną nazwę kogoś, kim gardziłem. Nie, no ja nie jestem taki jak on, jestem inny, nie zrobię aż tak dużego zła, proszę mnie z nimi nie porównywać. To były moje reakcje przez większość życia. A historia Andreasa to historia poranionego człowieka. Jej początek, przebieg i zakończenie, którego oczywiście nie zdradzę, pokazuje coś absolutnie cudownego, co było kopernikańskim odkryciem w moim życiu. Że bez względu na wszystko, to jak jestem, jak potwornie ranię siebie lub innych, to ona, największa miłość tego świata, Bóg, opatrzność, opieka, troska, dobro, piękno, pełnia zawsze przy mnie jest. I nie mogę swoim dobrym albo złym zachowaniem ani trochę jej umniejszyć, ani cokolwiek jej dodać. Życie to marsz poranionego. I jeden tylko potrafi opatrzyć te nasze rany. Po przyjęciu tego chyba bardziej na zasadzie doświadczenia niż wiedzy zmieniło mi się wszystko. Przestaję się oszukiwać, przestaję alergicznie reagować na prawdę o mnie samym. Pycha ustępuje coraz częściej miejsca pokorze. Duma przestaje ukrywać słabości. Znika agresja, gdy ktoś wykazuje mój błąd, mój grzech, moją słabość. Dlaczego? Bo istnieje ten, który rozpuszcza te moje grzechy, te moje słabości w potężnym oceanie miłosierdzia. Moje krople grzechu, które wreszcie ponazywałem, uznałem, przestałem się okłamywać, że ich nie ma, zniknęły. Znikają i daj Boże, niech będą znikać w tym oceanie. Legenda o świętym pijaku na mojej liście wszechczasów na miejscu 5. A na miejscu 4. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Na los szczęścia, Baltazarze. We francuskiej prowincji w pewnym gospodarstwie rodzi się osiołek o imieniu Baltazar. Szybko staje się ulubieńcem dzieci, synka gospodarza, Żaka oraz córki Marii. Osiołek trafia szybko pod opiekę właśnie Marii, która wykazuje wobec niego dużo takiej urzekającej czułości. Całuje Baltazara. Głaszcze go z delikatnością. Zakłada mu wieniec z kwiatów. I no właśnie, dzieje się życie. Po co wywołuje ta czułość i ta miłość w świecie? To co w tym filmie, a więc agresję ze strony pewnego gangu, pewnych ludzi z miasta. Budzi zło. Najpierw jedni dążą do pobicia zwierzęcia, potem zła dopuszcza się pewien piekarz i kolejni przedstawiciele różnych społeczności. Maria walczy o dobro tego osiołka. Przechodzi także przez własne trudności, które finalnie sprawiają, że jest zmuszona do sprzedaży Baltazara. Przygnębiona i stęskniona, w pewnym momencie odkrywa dramatyczne kolejne losy Baltazara, który traktowany jest z pogardą, odrzuceniem, jest nad wyraz eksploatowany, a także staje się pośmiewiskiem, gdy występuje w cyrku.
równolegle, i to jest bardzo ważne dla tej historii, odkrywamy historię Marii, którą los również nie oszczędza. Nie może odnaleźć miłości, staje się wyrzutkiem, a nawet zostaje brutalnie potraktowana fizycznie przez członków gangu. No i to wszystko oczywiście nie jest jakąś tam historią, tak jak to opowiedziałem, literalnie jakiegoś tam osiołka, jakiejś tam bohaterki, tylko to jest pewna alegoria, pod którą jest coś głębiej. To bresonowski majstersztyk, ośmiela się powiedzieć. Obraz mający ukazać losy pogardzanego człowieka oraz Chrystusa, który współdzieli z tobą ten ludzki, twój osobisty los. Baltazar jest bowiem jak cicha, milcząca ilustracja Jezusa, który z pokorą przyjmuje kolejne cierpienia. Akceptuje niezrozumiałe krzywdy, niesprawiedliwości, biorąc całe zło otaczającego świata na siebie. I absolutnie jakiś, no nie wiem, epokowy dla mnie w dziejach kina jest ten zabieg Bersona, który odbiera niejako swoim bohaterom mowę w tym filmie. A aktorzy, oczywiście też w stylu bresonowskim, są dodatkowo jeszcze oszczędni, małomówni, jakby nieobecni, jakby nie odczuwali tego całego cierpienia, które ich spotyka. Wywołuje to w nas szok, takie niezrozumienie. Dlaczego Maria cierpi tak bardzo? Dlaczego nie cierpi jakoś mocno? Dlaczego nie przeżywa tego w jakiś egzaltowany, uzasadniony tutaj sposób? Wszystko staje się jasne, gdy odkryjemy, że jej cierpienie wziął na siebie On. Chrystus. Którego figurą jest tutaj Baltazar. Chrystus jest niewinny. Jest barankiem bez skazy. Łagodnie znoszącym cierpienie. Idący na rzeź. Za nas. Żebyśmy wyżyli. I wtedy wszystko staje się jasne, że brzemię staje się lekkie, a jarzmo słodkie. Dobra, finałowa trójka, proszę Państwa. No to miejsce trzecie. To wspaniałe życie. George Bailey ucieka od siebie, ucieka od swojego życia. Od najmłodszych lat marzy o opuszczeniu swojego miasteczka. Chce udać się w podróż po świecie, ale zawsze coś staje na przeszkodzie. W końcu zaciąga się w firmie swojego ojca i pomaga lokalnym mieszkańcom w trudnych sytuacjach finansowych. No i także zarządza przedsiębiorstwem, które pomaga uzyskać kredyty. W wyniku rozmaitych okoliczności George Bailey znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, zdesperowany i gotowy do samobójstwa. Zwraca się z, tak jak niektórzy mogli powiedzieć, nieco bezczelną prośbą do Pana Boga. Taką, że tak nieładnie tak mówi George. W każdym razie prosi o pomoc. W odpowiedzi na tę modlitwę na ziemię przychodzi anioł o imieniu Clarence. Zostaje wysłany, by pomóc George'owi i pokazać mu, jak ważne jest jego życie dla innych ludzi. I to jest cudowny moment, szansa autorefleksji nad naszym życiem, nad uruchomieniem wyobraźni, jak dla wielu osób jesteśmy ważni. Jak wiele dobra wydarzyło się przez nasze istnienie. Anioł bowiem opowiada George'owi historię jego własnego życia ze szczegółami. Pokazuje perspektywę dotychczas George'owi nieznaną i tobie w twoim życiu też nieznaną. Jak ci się wydaje, że a Boże, miałby tak wyjąć w ogóle z tego życia, nigdy nawet nie zauważył, nic by się nie zmieniło. Nie, zobacz ten film i posłuchaj Clarence'a. Zobacz, co przybliża George'owi, jak jego różne decyzje, jak jego wpływ na rzeczywistość kształtowały miasto i losy mieszkańców. Co się konkretnie tam dzieje, to oczywiście nie zdradzę. Powiem tylko jedną rzecz, która w ogóle jakoś od razu mi przyszła do głowy, jak się ten film zakończył. Jak miałem po prostu uśmiech, jak z tego okna do ściany, i po prostu chciałem ukochać cały świat, że Boże, jakie to jest cudowne, wspaniałe życie. Pomyślałem sobie, że jakbym był dyktatorem, jak kiedyś będę, to wprowadzę tylko jedno prawo w moim państwie
I to prawo będzie takie, że pod rygorem bardzo ostrej kary wieloletniego więzienia każdy będzie musiał przed wyjściem do pracy rano, na uczelnię, gdziekolwiek, podejmując jakiekolwiek działanie, obejrzeć ten film. Róbcie to sobie. Oglądajcie ten film codziennie. Średnio 10 razy w tygodniu wpadamy w poczucie bezsensu. Pewnie ze 150 razy w życiu mamy wątpliwości, czy nasze życie ma jakiekolwiek znaczenie. I powątpiewamy w nie. To wspaniałe życie nieustannie utwierdza w przekonaniu o wielkiej wartości każdego ludzkiego życia. Nie wiesz, jaki masz potężny wpływ na innych. Nie wiesz, jak kluczowy dla mnie jesteś. Słyszysz? Ty dla mnie jesteś kluczowy. To urocza opowieść o sile modlitwy, o dobroci, o miłości bliźniego, wdzięczności i odkupieniu. Znowu Chrystus, które dokonuje się w miłości, w konkretnym akcie, który jeden człowiek czyni drugiemu. Film przepełniony miłością i dobrem. Mistrzostwo Świata to wspaniałe życie. A na miejscu drugim. Drzewo na soboty. Qualche disgrazia? Il messaggio ha detto che vuol mandare via Battistini. Entro domani mattina deve lasciare libera la casa. Manda via lui, la donna è scelta. Jesteśmy na lombardzkiej wsi, w okolicach Bergamo, na początku XIX wieku. I jak to na folwarku bywa, wszystko zależy od dziedzica. Do niego należy władza, ziemia, zabudowa, narzędzia, cały żywy inwentarz. Życie ludzi na wsi wypełnia ciężka praca. Poznajemy głównego bohatera, Batistę, który jest ojcem wielodzietnej rodziny. Jego kilkuletni syn Minek przejawia nadzwyczajne zdolności. Miejscowy ksiądz zgodnie z tym sugeruje, aby zamiast pracy na folwarku Minek chodził do szkoły i rozwijał swoje talenty. I tak się dzieje. Minek przemierza codziennie kilka kilometrów, aż do dnia, gdy złamie jeden ze znoszonych sabotów. Co się dzieje dalej? Sprawdźcie sami. I poznajcie to arcydzieło Ermanu Almiego, który w bardzo piękny sposób rekonstruuje życie ludzi na wsi sprzed ponad 100 lat. W filmie biorą udział naturszczycy. Reżyser zatrudnił do niego ludzi ze środowiska swojej mamy. Olmi w zachwycający sposób sportretował cudowną, ludową, prostą pobożność, pełną paciorków, odmawianych do snu, bezinteresownemu zawierzeniu Bogu, posłuszeństwa Bożym prawom i tradycji. Ludzie większość swojego życia spędzają tutaj razem, w polu, młynie, w przędzalni, przy pracach domowych, a także razem bawią się, śpiewają, modlą się i opowiadają opowieści. Jeżeli wiecie, co to jest mieszkanie na wsi w latach 90. albo wcześniej i jesteście, wiecie, co to są gospodarstwa w ogóle wiejskie, krowy, świnie, kury biegające, jesteście z tych czasów albo wychowaliście z jakichś powodów w tych okolicznościach, to jest film, który to dotyka bardzo mocno. Dlatego jest to film mi osobiście bliski. Ja jestem z Podkarpacia, jestem z domu, które może nie było takim typowym wiejskim gospodarstwem, no ale z racji, że wychowałem się wokół wielu takich gospodarstw i miałem doświadczenie czegoś, no taką pełną namiastkę tego wiejskiego życia, to jest film, który dotyka jakichś moich korzeni. To film o świecie minionym, o tym, co utraciliśmy bezpowrotnie, o porzuceniu prostoty na rzecz przekombinowania, o rozbodźcowaniu na rzecz ubóstwa ducha, a także o niepokoju, który zajął miejsce pokładzie ducha. To wreszcie film o pięknej, prostej wierze, która odmienia życie. To obraz tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy Bóg jest w centrum jego życia, gdy przenika wszystkie chwile, a nie jest tylko dodatkiem do życia. Ave Maria, grazie, piena la Domus Tecum, benedicta tui mulieribus. Ave Maria, predica, Santa Maria, Maltedei. To film o niesłychanej sile, która pozwala przetrwać ciężki ludzki znów. To wreszcie pod kątem artystycznym obraz absolutnie mistyczny, z muzyką Bacha. Quel del sul de fond, ei pumates, i gabizun de colt. I oczywiście, także w tej historii, Chrystus też jest obecny, jego historia. Uniwersalna metafora człowieczeństwa. Film po prostu większy niż życie. Wyciska łzy. Nie ma takiego drugiego w historii. I nie będzie, uważam. Drzewo na soboty. Na miejscu drugim na mojej liście. A na miejscu pierwszym
najważniejszy film w moim życiu. Film, który zmienił moje życie w największym stopniu. To jest w ogóle najlepszy film, jaki widziałem w życiu. Zdecydowanie. Nie mam pojęcia, jak to jest, że na świecie są co najmniej dwie jednostki, które z tajemniczych powodów przeżywają szokująco podobne osobiste doświadczenia. Gdy zobaczyłem ten film, oniemiałem. Miałem wrażenie, jakby ktoś opowiedział moją historię. Może nie jeden do jeden, w 100%, ale w szokująco podobnych szczegółach. Reżyseria Terence Davis i to autobiograficzne arcydzieło. Najważniejszy, najgłębszy, najbardziej poruszający i najpiękniejszy film, jaki widziałem w życiu. Kres długiego dnia. I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Ten film to osobisty rozrachunek reżysera z przeszłością. Wydarzenia są rekonstrukcją jego życiorysu, choć słowo rekonstrukcja to określenie nieprecyzyjne. Terence rysuje tu swoje wspomnienia na taśmie filmowej, tak jak układają się w naszej głowie. A one przywoływane są przecież w sposób chaotyczny, na zasadzie luźnych skojarzeń. Jedno skojarzenie pobudza w pamięci kolejny obraz. Jedna myśl rodzi następny. Dźwięki, sceny, obrazy, schody, kryjówki, słowa matki i sposób przeżywania rzeczywistości. Davisa gra tutaj chłopiec o imieniu Bud. Młody człowiek przeżywa świat, jakby był w więzieniu. Czuje się zawsze izolowany, otoczony przez ramy. To także mój sposób przeżywania dzieciństwa, przeżywania w ogóle większości mojego życia. Bud jest chłopcem bardzo religijnym i pobożnym, ale gdy odkrywa swoją orientację homoseksualną, rozpoznaje ją jako coś przeklętego. W jego otoczeniu nie ma nikogo, kto mu pomaga, kto uspokaja, kto zadaje kłam temu samowykluczeniu. Nie ma nikogo, kto by opowiedział mu o miłości Boga. Są tylko ci, którzy straszą potępieniem, piekłem i erozją. Bud zatem błaga Boga o litość. Nie chce czuć, nie chcę pragnąć, bo chcę być blisko Boga, a jednocześnie chcę czuć i pragnąć, bo jest człowiekiem dorastającym, zwykłym chłopcem. Jest w tym przerażająco samotny, zasmucająco, przejmująco samotny. Jego jedynym towarzyszem jest lęk. Widzę w tym filmie swoje całe dzieciństwo i owszem, moją odmienną seksualność od Terence'a Davisa, ale gdy odkryłem swoją, przeżywałem ją w taki sam sposób. Wypierałem i uważałem się za przeklętego. Gdzie Bud szuka ukojenia? W kinie. To tam, w świetle filmowego blasku, na chwilę zapomina o całym świecie. Pielęgnuje eskapizm. Żyje życiem urojonym, innym, nieswoim, lekkim, słodkim. Takim, za którym tęskni. Pamiętam, jak miałem kilkanaście lat i to był taki okres w moim życiu, gdy oglądałem dosłownie 5-6 filmów dziennie, bo uciekałem od swojego życia. I wiecie co? Tak jest ze wszystkim w tym filmie. Każda scena niemal, sposób patrzenia na życie, na relacje, wrażliwość, a nawet wielominutowa kontemplacja światła, które zmienia się na moim dywanie, to jest moje doświadczenie. Też ten moment absolutnie przepiękny, gdy
rozpoczyna się piosenka Temi i Bat chwyta się drążka i beztrosko buja się i zapomina o świecie, zapomina o całym znoju i trudzie swojego dzieciństwa. I kto wie, czym jest zapomnieć na chwilę o lęku w dzieciństwie i żyć po prostu, być dzieckiem, to jest... To ten wie, co to jest za moment. Dla Davisa ważne były schody. W moim życiu też ważne były schody, drewniane schody. Kadruję je przez wiele dziesiąt minut w tym filmie. W moim życiu rodzinnym też ważne były schody, drewniane schody. Patrzenie na nich przynosi mnie w świat najbardziej intymnych przeżyć. Widzę na nich siebie, gdy płakałem i biegłem po nich, trzymając w ręku w pustyni i w puszczy. Słyszę dźwięk strzelającej kostki mojej mamy, która przychodziła po nich do mojego pokoju, całując mnie czule na pobudkę. I widzę wreszcie siebie po 20 latach, chyba gdzieś tak, jak po tych samych schodach wchodzę z moją obecną, cudowną żoną Olą do mojego dziecięcego pokoju. I to jest zupełnie inna rzeczywistość. Te same schody. Nie wiem, czy tak patrzyliście kiedyś na wasz dom, wasz ogródek, wasze miejsca jako takie znaki czasu. Ile historii się przez nie przetoczyło. Ile doświadczeń, ile emocji, ile chwil, ile przemian. I wiecie co, wybrałem ten film jako najważniejszy film w moim życiu także dlatego, że historia Terence'a Davisa jest przygnębiająca, bo jest tragiczna. Terence zmarł w ogóle w październiku tego roku i on nigdy nie odnalazł pokoju w związku z tym dzieciństwem swoim. To jego doświadczenie poczucia bycia przeklętym przez to, że ma tożsamość homoseksualną, to jego zderzenie z kościołem katolickim wówczas, który nie dawał odpowiedzi na taką tożsamość, a raczej dawał taki sygnał Terence'owi, że okej, moje życie się skończyło, będę przeklęty, będę skończony, jestem naznaczony do końca życia, nigdy nie znajdę ukojenia, pokoju, nie pójdę do nieba. Brak jakiegokolwiek wsparcia, jakiegoś poprowadzenia w tej sytuacji, do tego przemocowy ojciec, do tego różne doświadczenia, które znajdziecie w tym filmie. To wszystko spowodowało u Terence'a Davisa, że on nigdy nie wrócił do wiary z tego, co jest napisane w książce Gorycz wygnania i nigdy nie odnalazł pokoju. I dla mnie, dla osoby, która utożsamia się w dużym stopniu z tym, że moją seksualność, no nie homoseksualną, ale tak samo jej odkrywanie, to co się zaczęło we mnie dziać, odkrywałem jako grzech, zło, zagrożenie, coś co mnie będzie oddalać od Pana Boga, coś co powinienem stłumić, zgasić, nie wolno mi tego przeżywać w jakikolwiek w ogóle sposób. I brak takiego też wsparcia wtedy przez lata i powolne wygrzebywanie się od tego przez parę lat ostatnich. I finalnie odnalezienie tej miłości w tym samym kościele katolickim, tej miłości, którą odmieniałem przez wszystkie przepiatki na tej liście, tej, która jest dla mnie sensem życia, Boga, Jezusa. I to wszystko, że ja odnalazłem tę, mimo podobnego dzieciństwa do i podobnego przeżywania świata, odnalazłem tę miłość, jej sens i pokój i dobro, a Terence Davis umarł w rozpaczy. Nie wiem, jakoś mnie dodatkowo jakoś woła o sprawiedliwość. I wiecie, ja wierzę w tą sprawiedliwość. Wierzę głęboko w sprawiedliwość dla wszystkich cierpiących, odrzuconych. Szczególnie tych, którzy przez właśnie różne rzeczy z przeszłości, także z kościoła, poczuli, że są przeklęci, że pójdą do piekła, ale są nienadający się. Za niemówienie o miłości, która jest bezwarunkowa. Za niemówienie o przyjęciu takim, jakim się jest w pełni. Gdy przeżywamy cierpienie, często wydaje się nam bezsensowne. I nie mam odwagi mówić, że wiesz, twoje cierpienie ma sens. Łatwo powiedzieć,
wyłożyć teorie i hasła padające. Gdzie jest Bóg? Ta pretensja, którą często mówimy. Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Gdzie jest Bóg, gdy cierpi bat, gdy krzywdzone jest dziecko? Gdzie jest Bóg w Auschwitz? Gdzie jest Bóg, gdy dziecko wisi na sznurze i umiera? Gdzie jest Bóg? Normalne pytanie, absolutnie normalne. Bóg odpowiada: jestem w tym, który wisi na sznurze i umiera. Jestem w tym cierpiącym, jestem w tym odrzuconym, jestem w tym najmniejszym, jestem w tym najbardziej kruchym, poranionym, odrzuconym. To jest moje też głębokie przeżycie tego filmu w kontekście biografii Terence'a Davisa. Jestem głęboko przekonany, że w tym cierpieniu tego chłopca i cierpieniu wszystkich was, którzy w ten sposób może przeżywali dzieciństwo i różne trudy, w tym jest głęboko Bóg. Głęboko wierzę, i to jest sens mojego życia także, że oni zostają utuleni, przyjęci i odnajdą sprawiedliwość w Chrystusie. Bóg jest w nich. Bóg jest z nimi w tym cierpieniu. W nich jest Chrystus. Oto się modlę. Modlę się za Terence'a Davisa, modlę się za wszystkich ludzi, którzy zostali skrzywdzeni w dzieciństwie. Ten film mnie wzruszył, rozwalił, pociachał na kawałki. Nigdy w życiu nie przeżyłem w sztuce czegoś takiego, jakiejkolwiek. A ostatnia scena tego filmu to jest dla mnie największy moment w historii kina. I co ważne, dla mnie to jest scena, w której ja widzę podstawę dla tej mojej nadziei, że cierpiący znajdzie ukojenie. Chłopcy schodzą do piwnicy, patrzą na ciemne, ponure niebo. Widać tylko przesmyki ciepłego światła. Z głośników zaczynają wydobywać się dźwięki. Oto cudowny utwór, Kres długiego dnia. Blaski okiennych świec już zanikają. Płomienie kończą piec. Odpoczywają. Idź, wstąp już w bezsen swój. Co ulży tobie? Za tobą trud i znój. Dzień kresu dobiegł. Dzień kresu dobiegł. Jezu, ufam tobie. Te 100 filmów to jest moja opowieść. I wiecie co, mam nadzieję, że się dobrze zrozumiemy, że nie opowiadałem wam tego po to, żeby wam powiedzieć, jakie to ja fajne, albo beznadziejne, albo trudne, albo radosne, albo ja życie miałem. Przecież to nie ma większego znaczenia. To znaczy ma znaczenie o tyle, o ile sprawdzicie, jaka jest wasza historia. Odkryjecie swoją. Opowiedz ją sobie. Odkryj ją. I proszę, nie daj sobie wmówić, że ma ona mniejsze niż święte znaczenie. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się, cześć.